Chciałbym już zacząć kolejny dzień konferencji, bo 15-minutowe opóźnienie i tak oznacza, że będziemy musieli troszeczkę skracać wystąpienia, jeżeli chcemy o nich później podyskutować. A jeszcze zanim przejdziemy do wystąpień, chciałem przywitać bardzo serdecznie w naszym gronie panią profesor Urszulę Paprocką-Piotrowską, prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która odpowiada za sprawę promocji i współpracy zagranicznej, i bardzo prosimy o zabranie na początek dnia dzisiejszego głosu. Zmieniamy dzisiaj trochę perspektywę. Wczoraj mówiliśmy o szerokim kontekście, problemach z badaniami nad kadencją, o archiwach, o wielu innych kłopotach związanych również z definiowaniem kadencji. Dzisiaj spróbujemy tę perspektywę pokazać od, powiedzmy, strony środkowoeuropejskiej, ale skupiając się w dużej mierze na problemach kadencji polskiej, problemach głównie historycznych, ale na pewno rzutujących również na dzień dzisiejszy. Jako pierwszy będzie mówił pan doktor habilitowany Jarosław
Jarosław Rabiński, który pracuje tutaj na Uniwersytecie jako historyk w Katedrze Historii Najnowszej. Wprowadził kwerendy poza granicami Polski, dzięki czemu napisał ogromną, ważną książkę o stronnictwie pracy we władzach naczelnych Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej i na pewno opowie nam doskonale o tym, jak likwidowano tradycję w Polsce po II wojnie światowej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tak świetnym, zapowiadającym się na przyszłość, jeśli chodzi o współpracę, w tak świetnym wydarzeniu naukowym. Proszę Państwa, chciałbym swój temat, zadany mi temat, potraktować możliwie szeroko. Postaram się to też zrobić zmiennie, na ile to będzie możliwe, a mianowicie chciałbym przeanalizować cztery zasadnicze problemy. Po pierwsze, jakie były przyczyny zgody władz komunistycznych na to, żeby kadencja w Polsce po zakończeniu II wojny światowej w ogóle zaistniała? Dlaczego do tego doszło? Czy to nie było sprzeczne ze sposobem myślenia komunistów? Druga kwestia, dlaczego cofnięto tę zgodę? To znaczy, dlaczego komuniści zdecydowali się na ograniczenie, czy wręcz wyeliminowanie kadencji z życia publicznego? Trzecia kwestia to są narzędzia i metody tejże eliminacji. I jeszcze czwarta kwestia, którą w jakiś sposób sądzę rozszerza temat mojego wystąpienia, to znaczy dlaczego władze komunistyczne trwały w swoim oporze przeciwko reaktywacji istnienia partii kadeckiej w Polsce pomimo zakończenia, powiedzmy, tego etapu dziejów PRL-u, jakim było państwo totalitarne, państwo opresyjne, czyli dlaczego podtrzymywano tę niechęć do reaktywacji kadencji także w latach 70. i 80. XX wieku. Kwestia pierwsza. Dlaczego komuniści zgodzili się na funkcjonowanie chrześcijańskiej demokracji w Polsce po zakończeniu II wojny światowej? Dlaczego wyraziły zgodę na powrót niewygodnych ludzi do kraju, takich jak choćby Karol Popiel, przywódca stronnictwa pracy, minister w rządach emigracyjnych, czy ksiądz Zygmunt Kaczyński? Powodów jest wiele, niektóre są lepiej, inne są mniej znane. Ja chciałbym wymienić te najważniejsze. Po pierwsze, był to kamuflaż rzeczywistych celów partii. Kamuflaż spowodowany między innymi ustaleniami dla nas bardzo niekorzystnymi, a które można było jednakże interpretować w różny sposób. Konferencji Białcia, czy też konferencji Krymskiej, chyba tak jest lepiej znany na Zachodzie. A więc tam w komunikacie przywódców Wielkiej Trójki była mowa o zaistnieniu w Polsce warunków do istnienia partii demokratycznych, partii antyfaszystowskich. I Stronnictwo Pracy w tym pierwszym okresie partia katolicka została uznana za partię właśnie demokratyczną i partię antyfaszystowską. To jest pierwszy powód. Czyli nazwijmy to, był to kamuflaż swoisty komunistów, polegający na tym, respektujemy literalnie ustalenia konferencji Białcia. Kwestia druga. Takim człowiekiem pośród polityków, istotnych polityków działających na emigracji, człowiekiem numer jeden, który chciał w jakiś sposób funkcjonować w nowej rzeczywistości polskiej powojennej, był Stanisław Mikołajczyk. A Karol Popiel, prezes Stronnictwa Pracy, był jednym z najbliższych współpracowników Karola Popiela. Ta współpraca układała się i w czasie, kiedy Mikołajczyk był premierem, jeszcze wcześniej za rządu Sikorskiego, i ona także układała się i dobrze w okresie tej próby podjęcia działalności w Polsce po II wojnie światowej, a także później na emigracji. Jednym słowem, oni byli mocno ze sobą związani, popierali się. Więc tutaj niewątpliwie, jeżeli komuniści godzili się na obecność Stanisława Mikołajczyka, to Popiel jako wspomagający Mikołajczyka również był przez nich akceptowany. Trzeba powiedzieć, że Rosjanie, no nie oszukujmy się, polscy komuniści, wykonawcami woli Kremla. Rosjanie mieli doskonałą wiedzę o tym, w jaki sposób funkcjonuje Stronnictwo Pracy. Wiedzę o tym, o czym nawet nie wiedziało może wielu Polaków. Jaki jest program Stronnictwa Pracy, jakie były główne dążenia jego liderów. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wśród przywódców sowieckich Popiel był osobą znaną, to nazwisko nie było obce, między innymi próby wprowadzenia na konferencję moskiewską w czerwcu 1945 roku obok Mikołajczyka, więc Stalinowi też to
personalne nazwisko popiera było znane. Ale bardzo ciekawa rzecz, na którą zwróciłem uwagę w swojej książce. Mianowicie pod koniec sierpnia roku 1943, już po śmierci generała Sikorskiego, sowieckie radio nadało audycję poświęconą Wojciechowi Korfantemu i Gracjanowi Paderewskiemu, gdzie w bardzo pozytywny sposób mówiono o programie Stanisława Pracy. Rzeczywiście, program Stanisława Pracy o tyle odróżniał się, czyli polskiej kadencji, o tyle odróżniał się od programu innych budowań, że jeszcze przed wojną, ale także podczas II wojny światowej, bardzo mocno podkreślano konieczność ułożenia dobrosąsiedzkich stosunków ze Związkiem Radzieckim. I można powiedzieć, program generała Sikorskiego w jakiś sposób był realizacją właśnie tego postulatu. I to radio moskiewskie w tej swojej audycji między innymi wzywało do utrzymania tego programu, dawało Stronnictwo Pracy polskich kadetów jako taki bardzo pozytywny przykład. Oczywiście powiem, bo koledzy partyjni odcięli się od takiego rozgrywania jakby programu politycznego kadencji przez radio moskiewskie. Ja przypominam, to jest sierpień roku 1943, czyli to jest po zerwaniu relacji dyplomatycznych z Sowietami po sprawie katyńskiej, a więc oczywiste było, że radio moskiewskie, że Moskwa to rozgrywa, ale świadczy to o wiedzy, o znajomości programu moskich kadetów za Morzem Wschodnim granicą. Kolejnym elementem, który może wpływać na to, że kadecy do przyjęcia, do zaakceptowania przez komunistów w tym pierwszym okresie, to są powiązania personalne. Ja tylko rzucę na słowo, bo nie ma czasu, żeby to omawiać. Na przykład znajomość prezesa Popiela z ówczesnym powojennym marszałkiem Polski wojskowym, generałem Michałem Rolą-Żmierskim. Albo na przykład kontakty Izydora Podolskiego z ambasadorem sowieckim w Londynie Wiktorem Niemiliewem. Więc te kontakty personalne, te znajomości personalne, one musiały też w jakiś sposób wpływać na to. Następny element to jest przekonanie o, dam to w cudzysłów, postępowym charakterze programu Stronnictwa Pracy. Co mam na myśli? Otwarcie się Stronnictwa Pracy, otwarcie się kadetów na kwestie robotnicze. To było bardzo mocno akcentowane w programie Narodowej Partii Robotniczej, która weszła w niej wskąd Stronnictwa Pracy. Wręcz też na to zwracam uwagę, posługiwano się, zwłaszcza robią to NPR, Stronnictwo Pracy już nie, marksistowskim aparatem pojęciem walki klasy jako takiej włącznie, a przecież program NPR opisali m.in. biskupi Kościoła Katolickiego, więc to jest rzecz bardzo charakterystyczna. Myślę też, że komuniści zgadzali się na obecność kadencji w Polsce, bo widzieli możliwość zagospodarowania tego elektoratu, posługuje się tutaj w sposób nieco anachroniczny pojęciami, powiedzmy, politologicznymi, z warunków normalnych, demokratycznych funkcjonowania mówiąc o elektoracie. Natomiast załóżmy, że była tutaj możliwość zagospodarowania tego elektoratu urzędniczego, urzędników, a jednocześnie ludzi wierzących. Więc tutaj było jakieś poletko do działania dla Stronnictwa Pracy, jednocześnie może nie wchodzące w zwarcie z tym elektoratem, który chcieli zagospodarować komuniści. Następna rzecz to jest niechęć w tym momencie do wchodzenia w zwarcie z Kościołem katolickim, a kadencja musiała być w jakiś sposób w łączności z Kościołem katolickim postrzegana i jednocześnie możliwość zagospodarowania innej nieco grupy docelowej elektoratu, czyli ludzi wierzących. Następny element to jest rozbicie, chęć rozbicia jednolitego frontu opozycji antykomunistycznej, żeby PSL, partia Mikołajczyka, nie była partią silną, mocną, żeby w opozycji wobec rządów komunistycznych też były różne grupy. Tutaj być może widziałem, zresztą znalazłem w archiwum PN-u, taki dokument mówiący o tym wprost, że chodziło o to, żeby rozbić jednolitość opozycji antysystemowej. Jeszcze dwa punkty, które sobie wpisałem, przygotowując się. Mianowicie, na pewno łatwiej było komunistom udzielić zgody na funkcjonowanie partii o słabszym zapleczu politycznym, o nie tak bardzo rozbudowanej strukturze członkowskiej, jaką niewątpliwie było Stronnictwo Pracy w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i ostatnie. Myślę, że to też mogło wpływać na zgodę komunistów. Mianowicie, być może była to chęć przejęcia od Stronnictwa Pracy, od polityków Stronnictwa Pracy, takiego swoistego kadeckiego know-how. Ponieważ Popiel, Kaczyński, Modlewski nie odgrywali istotne role w aparacie rządów polskich na emigracji. Mam tutaj na myśli przygotowanie do administracji publicznej z całym szeregiem ekspertów, z postulatów dobrze wykonanej pracy.
mam tutaj na myśli stosunki panujące w Polsce, w edukacji, co było domeną Kaczyńskiego, a więc to też była rzecz, którą powinniście być może nie chcieli poprawić. Teraz druga kwestia. Co się zmieniło w ciągu w zasadzie jednego roku, pomiędzy lipcem 1945 roku, kiedy Popiel wraca do kraju i kiedy partia zaczyna działać z nowym diktatem, a lipcem roku następnego 1946, kiedy to w zasadzie nie ma możliwości dla niezależnego działania i Popiel i jego zwolennicy zawieszają działalność stronnictwa. Co się zmieniło w ciągu tego jednego roku? Znowu wymienię tutaj pięć zasadniczych elementów. Po pierwsze, władza komunistyczna w ciągu tego jednego roku okrzepła. I tutaj zwłaszcza trzeba powiedzieć o roli referendum ludowego, czyli tego manewru komunistycznego, który komuniści chcieli odwlec wolne wybory. Okazało się, że pomimo rzeczywistego niskiego poparcia dla postulatów komunistycznych, komuniści są w stanie zmanipulować to referendum także oficjalnie podane wyniki. A więc uprzednięcie władzy, jako symbol tego referendum. To jest czerwiec 1946 roku, bezpośrednio poprzedzający właśnie to lipcowe zawieszenie działalności stronnictwa pracy. Być może też wyniki tego referendum, faktyczne wyniki, które znamy komuniści, doprowadziły do wniosku, że należy eliminować zagrożenie, że jednak ta opozycja, stała opozycji jest zbyt duża, to nastroje opozycyjne w społeczeństwie. I dlatego należy opozycję już w tym momencie zacząć eliminować. Druga rzecz to jest respektowanie przez polskich komunistów do obłędnej tezy Józefa Stalina, że walka klasowa zaostrza się wraz z postępem rewolucji. Rewolucja w Polsce postępowała, więc walka klasowa zaostrza się w ten sposób, że siły, które dotychczas uznawaliśmy za partnera, za sojusznika, w tej chwili stawały się niewygodne, należało je eliminować. Zresztą wiemy doskonale o rewolucji pomówi Stalina po zakończeniu II wojny światowej, o tym jak to się zmieniało. Więc paralele tutaj widziałem. Taką taktykę przyjęto też w stosunku do Kościoła katolickiego, choć tutaj trzeba zaznaczyć, że ta pierwotna wstrzemięźliwość komunistów wobec Kościoła, wobec walki z Kościołem była spowodowana raczej niechęcią do wchodzenia do eliminacji zbyt silnego zagrożenia, więc odkładanie na później tego rzeczywistego starcia, a nie spadetylizowania roli Kościoła katolickiego. Trzeci element odpada czynnik tego kamuflażu, o którym powiedziałem na początku. W tym momencie ci nawołania tak już postępuje. W przeciągu nawet tego jednego roku i później w kolejnych latach, że nie ma potrzeby przejmowania się tym, jak anglosasi będą postrzegali to, co dzieje się w Polsce. Bo oczywiste, że anglosasi zgadzają się na to, czy Zachód też zgadza się na to, że Polska leży w sowieckiej strefie wpływów i metody totalitarne są tutaj możliwe do wprowadzenia. Następna rzecz, jako człowiek, który zajmuje się trochę naukowo propagandą komunistyczną, muszę zwrócić uwagę na taki fakt, że wraz z coraz silniejszym dzierżeniem władzy przez komunistów, oni dążyli do całkowitego takiego totalitarnego opanowania przestrzeni publicznej, debaty publicznej, to co mówi się w przestrzeni publicznej. Zgoda na jakąkolwiek opozycję, na jakiekolwiek wiece, na jakiekolwiek wystąpienia oznacza złamanie tej zasady jednolitości przekazów parlamentowego. Na to nie było już miejsca po roku 1946. I jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem, może niedoceniana, chciałbym na to zwrócić uwagę szczególnie. To, co w pierwszym momencie mogło być oceniane jako pozytywne, czyli to otwarcie kadencji na sprawy obrotnicze, wraz z okrzepnięciem władzy komunistycznej oznaczało po prostu, że kadencje będą odbierać, znowu posługuje się tym terminem elektorat, że mogą odbierać elektorat po prostu komunistom. Więc po co dzielić się władzą, po co nawet nie dzielić się władzą, ale akceptować, tolerować istnienie partii, która będzie nam odbierała, która będzie działała na tym samym gruncie społecznym, do którego my się odwołujemy. Więc to jest ten piąty element. Teraz rzecz następna. Metody, sposoby, narzędzia eliminacji. Czyli to właśnie, co powinno być głównym ośrodkiem mojego wystąpienia. Specjalnie marginalizuję, bo to jest dobrze znane. To jest opisane w zasadzie we wszystkich publikacjach, we wszystkich monografiach poświęconych stronnictwu pracy. Sądzę, że nie ma powodu, żeby jakoś bardzo szeroko to rozwijać. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na trzy kwestie, na trzy metody, czy trzy taktyki działania komunistów. Po pierwsze, posłużenie się koniunkturalizmem. To było wprowadzenie do stronnictwa pracy grupy jako przywódców, której wymienia się na ogół Zygmunta Welczaka i Feliksa Wilkiewiczkiego, tzw. wojewodów, o wielkie eksponowane stanowiska wojewodów w Polsce komunistycznej. Posłużono się wprowadzeniem ich pod
odkrytym, fałszywym oczywiście chrześcijańskich demokratów, ale jak to zrobiono? No, typowy zabieg komunistyczny według najlepszych wzorów sowieckich. Zanim jeszcze Popiel powrócił do Kraju, no to właśnie w Kraju zebrali spotkanie Stronnictwa Pracy, czyli partii o tej samej nazwie, która miała być reaktywowana, która miała rozpocząć swoje działanie. Stronnictwa Pracy, na którego trzeba właśnie stawić Walczak i Lipis. I w momencie, kiedy pojawia się Popiel, pojawia się kwestia wznowienia działalności tego legalnego, autentycznego Stronnictwa Pracy, to komuniści mówią, ale już mamy jedno Stronnictwo Pracy, proszę się dogadać, tak? Już nie będę mówił o szczegółach tego dogadywania się. W każdym razie kończy się to tym, że pod naciskiem komunistycznym Popiel, jego zwolennicy, czyli autentyczni chrześcijańscy demokraci, muszą zaakceptować istnienie w partii, w Stronnictwie Pracy, dużej części działaczy, no, tych wprowadzonych, tych kryptokomunistycznych, tych zrywowców tak zwanych, bo oni wywodzili się ze Stronnictwa Zrywu Narodowego. We władzach, które powstały w 1945 roku, sytuacja była taka, prezesem Stronnictwa był Karol Popiel i po 9 członków Komitetu Wykonawczego Partii pochodziło, było zwolennikami Popiela, było autentycznymi radykami, a 9 było wprowadzonymi przez Walczaka i Wielickiego ludźmi działającymi na rzecz de facto komunistów. Nie mając możliwości swobodnego działania, Stronnictwo Pracy, Popiel, jego zwolennicy 15 lipca 1946 roku decydują się na zawieszenie działalności Stronnictwa Pracy, ale ci, którzy w nim pozostają, czyli Wilczyński, jego zwolennicy, kontynuują jakby działalność tego nieautentycznego Stronnictwa Pracy, aż do roku 1950, kiedy ono rozumiewa się w Stronnictwie Demokratycznym. Drugie, no, to jest zwiększenie trudności administracyjnych, czyli władze komunistyczne utrudniały jako działalność autentycznym kaderom. Mam tutaj na myśli zarówno odmowę zgody na zwołanie kongresu, ten kongres musiał być w 1945 roku przeprowadzony w warunkach półkonspiracyjnych, odmowę na wejście do składu władz Stowarzyszenia Stronnictwa Pracy kaderów tej jary, co Konrad Sieniewicz, Jerzy Brausz, Stefan Kaczorowski, to było zawetowane decyzjami administracyjnymi. Niezgoda wreszcie komunistów na powołanie, co postulował Popiel i jego zwolennicy, niezależnego stronnictwa o nazwie chrześcijańskiej Stronnictwa Pracy. Było to nie tylko zignorowanie głosu autentycznych kadetów, ale było to zignorowanie wręcz głosu episkopatu katolickiego, który poparł te starania. I trzeci element walki to są te klasyczne metody dla reżimów totalitarnych, czyli aresztowanie przeciągające się śledztwa, zeznania wyłączane doktorami, montowanie procesów pokazowych, których skutki to było i fizyczne wyeliminowanie przeciwników teorii z życia publicznego. W więzieniach znaleźli się przywódcy kadercy, z których wielu narażało swoje życie w latach II wojny światowej, a więc mamy stracone lata spędzone w więzieniach, zrujnowane zdrowie, przykład Jerzego Brauna, problemy rodzinne, przykład Konstantego Dorowskiego. I wręcz śmierć niektórych przywódców kadecji z więzienia komunistycznych, Antoni Anczak czy Zygmunt Kaczyński. Ale nie wystarczyło fizyczne odseparowanie, tylko chcę zwrócić uwagę, że była to próba wpisania kadetów w nowe role, w nową rolę, no, taką rolę, jaką przypisywała propaganda, to stąd montowanie procesów pokazanych, stąd ten słynny proces sojuszników Gestapo, jak określano przecież przywódców chrześcijańskiej demokracji. Proszę Państwa, dlaczego po 2 dekadach? Dlaczego po tym, jak skończył się koszmar życia totalitarnego, nie zgodzono się na reaktywację polskich kadetów? Już tylko wymienię, słabo pokazuję, że mam tylko 2 minuty, więc tylko wymienię. Utrzymywanie się wrogości ideologicznej pomiędzy komunizmem a chrześcijańską demokracją. Pomimo kamuflażu, liberalizacji, oparcia się na kościół, zawierania itd. Był to tylko kamuflaż, czyli wrogość ideologiczna. Zbyt silne wrośnięcie tego, który chciał reaktywować polską kadencję, czyli Janusza Zamoyskiego, w struktury społeczno-polityczne. To się dokonało jakby wbrew partii. Naraz partia obudziła się i zobaczyła, że Zamoyski i jego ludzie są w Sejmie i dysponują przedsiębiorstwem dającym podstawy ekonomiczne, dysponują pracą organizacjami społecznymi. Bardzo istotnym czynnikiem, moim zdaniem, była obawa władz komunistycznych przed relacjami z chrześcijańskimi demokratami emigracyjnymi.
polskimi, ale poprzez polski otwarcie możliwość nawiązania kontaktów z przywódcami weneckimi w zachodniej Europie. To był zbyt silny, moim zdaniem, straszak. Obawa o budowę swoich więzi, wpływu ponad głowami władz komunistycznych. Chcę tylko powiedzieć też o takim elemencie, jaki była na przykład w latach Solidarności niechęć niektórych członków elit solidarnościowych do budowy stronnictwa weneckiego zagrażającego pewnemu monopolowi opozycyjności Solidarności. Proszę Państwa, proszę wybaczyć jeszcze to przedłużenie. Już tylko odczytam swojego wypowiedzi. Chrześcijańskiej demokracji nie sprzyjały czasy. Ja stawiam w swojej książce na temat wojennych dzieł Stanisława Pracy taką tezę, że polska kadencja powinna, gdyby nie czynnik komunistyczny, zależność od Związku Radzieckiego, odegrać kluczową rolę w systemie politycznym Polski. Dlaczego? Pozycja kadetów w strukturze władz podziemnych w kraju i władz naczelnych narodowskich predestynowała ich do tego. Zdobyte doświadczenie, stojąca za kadetami legenda partii Sikorskiego i Paderewskiego, wykazana wielokrotnie podczas okupacji i w kraju podziemnym zdolność tradycyjna, prowadzone pod auspicjami Stronnictwa Pracy bardzo wybitne prace programowe, studyjne, koncepcyjne. Druga rzecz, koncepcja unionizmu. Bardzo oryginalna, holistyczna, nowoczesna, odpowiadająca na potrzeby społeczeństwa polskiego doktryna, która nie miała szans realizacji. Trzeci element, spowodowany wojną wzrost nastrojów religijnych, który dawał na pewno wzrost notowania partii kadeckiej, spowodowany wojną wzrost nastrojów radykalnych, w tym znaczenia partii robotniczej, do której kadencja adresowała swój program, oraz tendencje polityczne do Europy Zachodniej, czyli mamy po II wojnie światowej Rosji, kadencji z Europy Zachodniej. To wszystko, moim zdaniem, predestynowało Stronnictwo Pracy do podjęcia roli kluczowej w systemie partyjnym polsko-wojennym. Zostało to zmarnowane z powodu wiadomych czynników. Chcę tylko powiedzieć, że Stronnictwo Pracy mogło liczyć w 1945 roku na 100-120 tysięcy członków. W 1950 roku, kiedy je zamykano formalnie, była to 1/4 tego stanu. Gdyby panowały normalne warunki, można byłoby się spodziewać poparcia na kilkakrotnie wyższym poziomie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję również za dyscyplinę czasową, bo to jest dokładnie 20 minut, także zobaczymy, jak się uda z dyskusją. Więc tak. Mają Państwo już pewien obraz, jak to wyglądało zaraz po wojnie. Kolejnym referentem miał być Ines Bart-Gedeis, niestety z ważnych powodów rodzinnych nie mógł do nas przyjechać, a teraz przysłał tekst. I o odczytanie tego tekstu poprosiliśmy panią Małgorzatę Chomorę-Sińską, którą państwo już doskonale znają, więc nie będę osobno przedstawiał. Powiem tylko, że sam Ines Bart-Gedeis jest profesorem z adiunktem w Uniwersytecie Katolickim w Leuven. I od wielu lat odwiedza Polskę, bada nasze archiwa, pisze o Polonii w Belgii od XIX wieku do dnia dzisiejszego. Oprócz tego mam mnóstwo jeszcze innych szerokich zainteresowań, ale te są z naszego punktu widzenia najważniejsze i na pewno dostrzegą je Państwo również w tym tekście. Bardzo proszę o odczytanie. First of all, let me introduce you to the Polish exile community in Belgium, which differed fundamentally from the one in Great Britain or Germany. Some big waves of Polish immigration to Belgium had already taken place in the interwar period, and at the beginning of the Second World War, the Belgian Polonia counted about 60,000 people, half of which, however, were Polish Jews who lived isolated from the ethnic Poles in the mining regions. The Polonia in Great Britain originated from the Second World War and during the Cold War. And that is an important difference. The social and political of the Belgian Polonia differed. More peasants that had left Poland for the Belgian coal mines, more political differentiations, communist Catholics, and only a small part that collaborated with the Italian intellectual centers in London and Paris. The second difference was the post-war immigration to Belgium. It was much smaller than the one in the neighboring countries. Just after the war, only a few thousand of Poles settled in Belgium.
As a result, the structure of the Belgian Polonia was completely different, very less intellectuals in the big cities, much more proletarian Poles in the mining regions. The third difference between the Belgian Polonia and the one in the neighboring countries, perhaps apart from France, was the fact that the Polish Christian democracy was much more active in Belgium. And the classical political groups in London, such as the Polish Socialist Party, were much less represented. In London, the Stronnictwo Pracy, Labour Party, in fact, this was the Polish Christian Democratic Party of Karol Popiel and Konrad Sieniewicz, was only a marginal group. In Belgium, it was the biggest political current among Polish exiles. I do not have an exact explanation for this difference. It seems the result of the coincidence that some Polish Christian Democratic militants settled in Belgium. Maybe the choice of the Belgium was determined by the presence of the strong Christian Democratic Party there. Anyway, the strong presence of Polish Christian Democrats in Belgium has important consequences. Polish political activity differed from the one, for instance, in London, as the Stronnictwo Pracy didn't collaborate with most other political parties. Popiel and Sieniewicz, just like Stanisław Mikołajczyk, returned to Poland after the war, and this have never been forgiven by the other Polish exiles, mainly in London, even not after the return to exile in 1946 and 1947. Because they were isolated by the compatriots, Polish Christian Democrats searched more collaboration with Western politicians, on the first place Western Christian Democrats. One of the fields they were active in was the European integration. The Western European integration in the 1950s was stimulated by the Christian Democrats, the Gasperi, Schumann, Adenauer, even to that extent that the Swiss historian Philippe Chanot calls the Europe on the 1950s a Vatican Europe. As a result, one could expect that Polish Christian Democrats too were involved in the European integration process, certainly the ones in Belgium, already at the time already at that time, one of the centers of the European integration. Indeed, Stefan Glaser, one of the leaders of the Polish Christian Democrats in Belgium, participated in several European organizations. Maybe first some words about Glaser. He was born in Tarnów in 1895, was a professor of at the law faculties of the University of Lublin and Vilna. He was fired in 1934 for political reasons and moved to Warsaw, where he worked as a lawyer. In 1939, he moved to France, next year to Great Britain, and in 1941, he was appointed ambassador to the Belgian government in exile. In September 1945, Glaser went to Belgium, that had been liberated for a great part, and filled his function of an ambassador for the first time in Belgium itself. In the summer of 1945, however, he lost his recognition as the official representative of the of Poland, as Belgium, just like all Western European countries, recognized the Polish government of national unity in Warsaw. A few months later, Glaser was also isolated by the other Polish exiles, as he made attempts to become the ambassador of Belgium, of the Polish People's Republic. This could seem strange, but it was not for a Polish Christian Democrat. Just after the war, other members of the CP had returned to Poland. Anyway, for the Polish authorities in London, Glaser's attitude was blasphemous and he was put aside. As a result, he reoriented his political activities to the international scene.
Glaser was involved in the European movement, being a member of its Cultural Commission from 1948 and a member of its Eastern and Central European section from 1949. Still in 1976, he was called the vice president of the Polish committee within the European movement. By the way, Glaser died in 1984. Next to this, Glaser led for several decades the Polish delegation within the Nouvelle Equipe Internationale, an international or European umbrella organization of Christian democratic parties and movements. He that renamed Union of European Christian Democrats in 1965. Glaser can thus be compared, for instance, compared to Edward Raczyński, who participated in the liberal, international and European movement. Raczyński is, however, much better known than Glaser, maybe because of his central position among the exiles in London. In which way did Glaser contribute to Polish federal thinking to the involvement of Poland in the European integration process? Glaser was a very active member within the Nouvelle Equipe Internationale. He was a member of its executive committee for 12 years between 1949 and 1961, and the president of its cultural commission from 1948 on. Under Glaser's leading, the cultural commission proved to be very active. It organized annual seminars on different topics. The most important realization of the Cultural Commission, however, was the special congress about the East-West problems that was held in Berlin in May 1956. It was called the biggest success of the NEI until then, mentioning the main organizer, Stefan Glaser, by his name. Glaser participated also in an active way in the general annual plenary conferences of the Nouvelle Equipe Internationale. At some moments, he could, together with other exiles, of course, exert a certain influence on the decision-making. Example, the 10th NEI Congress in the end of May 1956. The conference was planned to discuss the problems of nuclear energy and common market, but was overshadowed by the 20th Congress of the Soviet Communist Party in February of that year, where Nikita Khrushchev had sharply condemned the terror and the personality cult under Stalin. NEI members discussed the new ways that Christian democracy should follow in this climate of international debate. The Belgian former foreign minister, Paul van Zeeland, had written a report for discussion in which he clearly hadn't taken the exiles viewpoints into account. Indeed, he called on conference delegates to reconcile with the East. It goes without saying that these reports led to furious reactions among the exiles. Stefan Glaser ironically noted that Khrushchev hadn't reproached Stalin for the submission of Eastern Europe and referred to Western specialists as Halperin and Kennan to prove that the Soviet Union would strengthen itself by means of Stalinization. His intervention and the ones of some other exiles didn't fall on deaf ears. The concept coexistence was struck from the final resolution. Instead, the Nouvelle Equipe Internationale officially regretted the fact that no fundamental changes had occurred in the attitude of the Soviet Union, and stated that bilateral negotiations with the Eastern Bloc wouldn't lead to concrete results. It's clear that an exile as Stefan Glaser could play a certain role in the history of such European umbrella organizations
and thus in the history of Polish-European federal and integration thinking. By the way, Glaser collaborated with Christian democratic exiles from other countries, such as the Czech Adolf Prochaska, the Hungarians Jozef Kozik-Horvat and Bela Varga, and the Lithuanians Karvelis and Turauskas. He could exert an influence on the agenda of conferences, the character of activities and the contents of Congress resolutions. Moreover, he looked after the fact that Eastern Europe was never forgotten among the Western European policymakers, who repeated that a united Europe would consist of a liberated Eastern Europe too. However, this is only a half truth, and some other elements obviously put the role of the exiles into the shade. Even without the exiles, Christian democracy presented itself as the complete opposite of communism. The radicalization of the final resolutions was thus not the work of exiles only. The form of the activities, too, puts the influence of the exiles in another daylight. The Nouvelle Equipe Internationale and the European movement were certainly not governmental organizations, and the fact that the exiles had not had an influence on its motions doesn't mean that they had a hold on Western policy. Moreover, there existed parallel contacts between Western European Christian democratic leaders from which exiles were excluded, such as the Geneva Circle. Another and perhaps the most important restriction of the exiles' power was the dependence of the West. Indeed, the interest of the West was the fundamental conditio sine qua non for success. If exiles could exert their influence, it was largely because the Western colleagues were respective to the ideas. The biggest success of the Eastern European Christian Democrats, the radicalization of some Congress resolutions, for instance in 1956 and 1957, and the conference in Berlin were partly made possible by the West, which was open to the East-West problems at that time. In other years, the NEI concentrated on other, for instance, social-economic items, and sometimes they didn't even mention the problems of communism and Central Europe at all. In those years, for instance, in 1959 and 1960, Glaser continued to draw attention on the situation and at the other side of the Iron Curtain. Yet he was hardly heard. Western Christian Democrats perhaps nodded politely when he got the floor, but actually they thought of other things. From 1959 onwards, there was an international detente, symbolized by Nixon's visit to Moscow and Khrushchev to Washington. Glaser, however, and that is striking, didn't express his disappointment about the limited efficiency of his actions. On the contrary, exiles remembered in the press only those things they wanted to remember. For instance, meetings with Western politicians, even the Pope, or the broad media coverage of the presence. And they didn't treat the problem that the stands weren't heard. In fact, this is a good example of the gradual alienation of the Western policy. In the other way, Western Christian Democrats did estranged from the Eastern Europe exiles.
They started to collaborate with dissidents from Eastern Europe itself. In the case of the Christian Democrats, for instance, with the centers of Znak, Więź, Tygodnik Powszechny, the gap between exiles, Western politicians and dissidents from the People's Republic became very obvious in 1965 on the first Congress of Christian Democrats in Taormina. The conference was attended by Jerzy Braun, a Christian Democrat dissident from the Polish People's Republic, who got a visa thanks to the more or less liberalized regime of Władysław Gomułka. But this extraordinary effect wasn't mentioned by Glaser and the other exiles. These conclusions do not hold for Glaser and the Nouvelle Equipe International only. They could be made for the exiles' activities in other international organizations too. I guess that in the discussion you will all agree that the success of exiles on the international scene was dependent on the international situation and the interest of Western politicians. That exiles didn't leave their strongly anti-communist discourse behind, or that they alienated from the new political realities. And as a consequence, there is no or only a limited continuity between their activities and the events after the political change of 1989. I know that I'm formulating this pretty strongly, but we can return to this during our our discussion. I first want to deal with another hypothesis. In this inefficiency of political action in exile, whether it is concentrated on federalist and integration thinking, or on policy or opinion making, typical for all exiles' activities. Certainly in Belgium, there were exiles who were active in another way. They did not represent the Polish fatherland in international or European organization, but integrated in these umbrella organizations and took even high positions in them, such as a general secretary. In this way, they obviously could exert a much bigger influence. I come to my conclusions. These Polish exiles in Belgium, Jan Kułakowski, secretary and general secretary of International Federation of Christian Trade Unions, and then the general secretary of the World Confederation of Labor, Jerzy Łukaszewski, rector of the College of Europe in Bruce, and Leopold Unger, a well-known Lesoir journalist, have one thing in common. They integrated in Western structures instead of representing the Polish fatherland. They hadn't been part of political war immigration and consequently didn't feel the need to continue the pre-war political structures of Poland. There are still other examples of such exiles in other countries. For instance, Stanisław Gebhardt in London and Edvard Bobrovsky in France. Both, again, are Christian Democrats. All these integrated exiles have not yet got a lot of attention by historians, who had concentrated on the activities of the exiles who claimed to be the official representatives of Free Poland and acted in governments, political parties, national committees, and so on. Yet it seems that these integrated exiles played a bigger role than the official ones. Of course, they did that on the individual scale. I do not say that they changed the course of history, yes, yet because of their higher reach. The contacts with Polish dissidents and Western policymakers and the continuity with post-communist Poland, I'm inclined to rank them higher than most other exiles.
I'm very curious to hear your reactions. Thank you very much. Bardzo dziękujemy za odczytanie tego referatu. Oczywiście mogą Państwo w dyskusji zgłaszać uwagi do tego referatu i możemy o tym dyskutować. Może niekoniecznie o Ungerze jako Hadeku, ale na pewno sporo myśli, które tutaj Gederis nam zaproponował, są warte rozważenia, zwłaszcza, że w ten sposób mamy te dwie perspektywy, to znaczy krajową i emigracyjną. To nie jest wszystko, co możemy o nich powiedzieć, ale myślę, że mamy już pewien obraz. I teraz próbę połączenia tych dwóch perspektyw dokona dr Paweł Ziętara. Jeśli chodzi o wśród historyków postać niezwykła, bo jest jednocześnie prawnikiem. I to takim prawnikiem z krwi i kości, który, jeśli dobrze pamiętam, możesz mi Paweł poprawić, specjalizował się w prawie międzynarodowym, a teraz jest wciąż prawnikiem. Ale dobrze, ale oprócz tego napisał dwie książki, które cytujemy do dzisiaj. Dotyczą misji generała Sosnkowskiego i reakcji na 56 rok na emigrację. Są to rzeczy zupełnie fundamentalne i to, co Państwo słyszą, na pewno też będzie miało ogromną wartość i nie przedłużam. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, na początek będzie wolno podziękować za to, że mogę tu być, mogę brać udział w tej konferencji. I ten temat, o którym dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, czyli kontakt między Hadekami w Polsce i na emigrację, na opowiedzenie tego w ciągu 20 minut to jest zadanie w gatunku niż sposobu, no ale no, będę próbował. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Hadeków emigracyjnych, to stosunkowo prosto jest powiedzieć, kogo mam na myśli, tak? Chodzi oczywiście o grupę skupioną wokół Kamala Popiela, która w sposób ostateczny sformułowała się jesienią 1947 roku. I była to właściwie jedyna grupa chadecka spośród kilku grup emigracyjnych chadeckich, która jakiś taki bardziej istotny kontakt z krajem starała się nawiązać. Jeżeli chodzi o tradycję emigracyjną, to tutaj jest kłopot troszkę większy, dlatego że oczywiście myśląc o chadekach emigracyjnych, możemy mówić o grupie tych seniorów chadeckich, tak? Czyli o tych ludziach, którzy należeli do stronnictwa przed wojną, należeli do Unii w czasie wojny i później próbowali tą chadecję, jak słyszeliśmy, z marnym skutkiem odbudowywać w latach 40. Od połowy lat 60. mniej więcej w kierunku chrześcijańskiej demokracji ewoluuje Janusz Zabłocki i skupione wokół niego środowisko Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, a następnie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Znaczy, naturalnie mówiąc o kontaktach między chadecją w kraju i emigracją, no nie sposób pominąć ruchu Znak, czyli koła poselskiego do 1976 roku, redakcji Tygodnika Powszechnego, więzi, miesięcznika Znak, Klubu Inteligencji Katolickiej. Natomiast oczywiście no, trudno ich zaliczyć do chrześcijańskiej demokracji. Przede wszystkim oni sami w ten sposób się tak nie definiowali. Wyraźnie Znak dystansował się od tradycji chadeckiej, od dorobku Unii, wypracował własne koncepcje ideowe. No i jakby takim namacalnym świadectwem tego, jak to było dalekie od chadecji, są losy przywódców Znaku już w wolnej Polsce. No, oni nie tylko nie włączyli się w żaden ruch chadecki, no, ale poszli w kierunku, powiedziałbym, liberalno-lewicowym, tworząc najpierw ten ruch obywatelski, Akcja Demokratyczna, potem Unię Demokratyczną, wreszcie Unię Wolności, która właściwie była partią lewicowo-liberalną. Proszę Państwa, to jak słyszeliśmy w referacie profesora Mińskiego, mniej więcej w połowie 48 roku chadecja w Polsce przestaje istnieć. Wszyscy wybitniejsi przywódcy są aresztowani, reszta jest zastraszona, no właściwie nie ma, ten ruch nie istnieje. Natomiast nawet w tym okresie mrocznym stalinowskim kadencja emigracyjna podejmuje pewne kontakty z krajem. To są próby wyciągania ludzi na zewnątrz, to są próby jakiejś pomocy finansowej. Tutaj no, źródła bezpieki Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wskazują na rolę przede wszystkim Kieniewicza i Stefana Kaczorowskiego, jako na te osoby, które
no, miało się zajmować montowaniem, tak jak pisali oficerowie SB, rozmaitych siatek wywiadowczych, bo oni oczywiście tylko w tych kategoriach to mogli interpretować. Proszę Państwa, ogromnie ważną taką kluczową cezurą w dziejach tych kontaktów to jest rok 56. I tutaj trzeba wspomnieć o rzeczy niesłychanie istotnej, czyli o wizycie takiego czołowego przedstawiciela Stronnictwa Pracy we Francji, Sewerna Eustachiewicza w Polsce na przełomie lutego i marca 56 roku, czyli zanim jeszcze te wszystkie zmiany w Polsce nastąpiły. On tutaj przyjechał, proszę Państwa, w sposób taki zupełnie tajny, za pieniądze tak naprawdę służby bezpieczeństwa, tak? Pozostawał pod dyskretną kontrolą bezpieki, natomiast miał możliwość poruszania się swobodnego pokoju, miał możliwość kontaktowania się właściwie z kim chciał. Między innymi rozmawiał z Turowiczem, rozmawiał ze Stomą, rozmawiał z Kisielewskim, rozmawiał też z biskupem Klepaczem, ówczesnym pełniącym obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Po powrocie na emigrację no te jego przemyślenia dały asumpt do tego, żeby Stronnictwo Pracy Popielowskie właściwie zredefiniowało swój stosunek do kraju. Oni mieli w październiku 1956 roku, czyli dwa tygodnie przed tym plenum partii, które wyniosło do władzy Władysława Gomułkę, w Paryżu konferencję prasową, w której wystąpił Popiel i tam padły takie daleko idące deklaracje zmierzające w tym kierunku, że jeżeli w Polsce doszłoby hipotetycznie do jakiejś liberalizacji, to Stronnictwo Pracy no w zasadzie jest gotowe powrócić do kraju, włączyć się w ten nurt przemian, nawet stanąć do wolnych wyborów. To była fundamentalna zmiana, bo to Stronnictwo Pracy ustawiało się w pozycji jakby sui generis, opozycji wewnątrzsystemowej. Więc to było coś absolutnie innego niż robiła reszta demokracji, bo, przepraszam, emigracji, bo te stronnictwa emigracyjne londyńskie, tak to w dużym uproszczeniu ujmując, chociaż oczywiście nie tylko w Londynie działały, to stawiały na pełną niezależność, pełną suwerenność, jakby stawiały postulaty maksymalistyczne. Natomiast ludzie od Popiela powiedzieli, my jesteśmy gotowi wejść, wrócić trochę na warunkach może 1946 roku i próbować zmieniać ten system od wewnątrz. Więc to była absolutnie nowa jakość. I to zagadnienie reaktywacji Stronnictwa Pracy w Polsce miało się odtąd powtarzać w różnych formach, no praktycznie do 1989 roku. Z mniejszym lub większym natężeniem w różnych wymiarach ono ciągle powracało. No i jeszcze o jednej rzeczy warto wspomnieć, że właśnie w 1957 roku w związku z tą zmianą z koncepcji jakby centrum organizacyjne Stronnictwa Pracy, czyli Popiel, przenoszą się z Ameryki do Francji. Później w 1962 roku przeniosą się do Włoch, do Rzymu. Proszę Państwa, kolejna istotna rzecz. 1956 rok przyniósł otwarcie granic PRL. W latach 50. liczba osób, które wyjeżdżały z Polski legalnie, prywatnie, to da się policzyć na palcach, nie, rąk i nóg, tak? To były dziesiątki, to było poniżej setki rocznie, tak? W 1956 roku to jest skok jakościowy. I w tą niszę wchodzi Stronnictwo Pracy. HDC emigracyjne podejmują bardzo szeroko zakrojone działania, które zmierzają do tego, żeby ułatwić ludziom z Polski wyjazdy na zachód. Proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że to była bardzo poważna operacja, po pierwsze logistyczna, a po drugie finansowa. Dlatego, że w PRL-u nie było dewiz. Jak ktoś chciał wyjechać na zachód, to dostawał 5 dolarów. Niezależnie od tego, jak długo wyjeżdżał, tyle mógł wymienić oficjalnie. Jak wymieniał nieoficjalnie, to szedł do więzienia jako przestępca dewizą. I tutaj osoby, które wyjeżdżały, musiały mieć po pierwsze zaproszenia z zachodu, a po drugie potwierdzenie, że koszty zarówno przejazdu, jak i pobytu będą pokryte przez stronę zapraszającą. No i tutaj wielka praca ludzi ze Stronnictwa Pracy, którzy organizowali te zaproszenia, którzy organizowali pieniądze na rozmaite sposoby, którzy doprowadzali do tego, że te wyjazdy no, na zupełnie niespotykaną skalę się rozwinęły. One miały różne formy. To były zaproszenia indywidualne do udziału w rozmaitych kongresach, konferencjach, zjazdach i tak dalej. To były wycieczki grupowe, proszę Państwa, na przykład. No, środowiska kikowskie wyjeżdżały w latach 50., to tam po 40 parę osób wyjeżdżało w ramach takiej wycieczki, która 2-3 tygodnie sobie jeździła na przykład po całej Włoszech czy po Francji. No? Później od tej formy odstąpiono, bo ona jakby była mało efektywna. Jakby jakby koszty były niewspółmierne do osiąganych rezultatów. Ale na przykład stypendia 2-3 tygodniowe, miesięczne, kilkumiesięczne, to była, proszę Państwa, zupełnie niesłychana rzecz.
Wiesz, praktycznie wszyscy liderzy środowisk tych szeroko rozumianych chrześcijańskich polskich, no dzięki popielowcom pierwszy raz wyjechali na Zachód. Ci młodzi, no powiedzmy starsi, mogli być jeszcze, tam na pewno był przed wojną, ale ci młodzi nigdy nie byli. Dzięki Habeckowi mogli zobaczyć, jak wygląda Zachód. Mieli dostęp do zachodniej kultury, mieli dostęp do osiągnięć naukowych, do kwestii ideowych, do książek. Mogli wreszcie, proszę Państwa, nawiązywać kontakty międzynarodowe, co oni byli bez znaczenia i które później sami już na własną rękę rozwijali. Tutaj trzeba wspomnieć o jednej niesłychanie ważnej inicjatywie, czyli o Centro Experiencia Internacional, założonym jesienią 1962 roku z inicjatywy pana Stanisława Gebharda i pana Stanisława Augusta Morawskiego. To była taka niesłychanie ważna czapka organizacyjna, która pomogła w sui generis legalizacji, ale też intensyfikacji tych wyjazdów, a z drugiej strony też jakby drugą równie ważną rolą było to, że to centrum pośredniczyło w tym, o czym mówiła pani doktor Jusińska, czyli wymiana książkowa, rozdawnictwo książek, tutaj ta rola pana Jerzego Kulczyckiego już była wielokrotnie podkreślana, ja tylko mogę powtórzyć to, że była ona niesłychanie istotna. Proszę Państwa, trzeba, mówiąc o tych wyjazdach, pamiętać o jednej rzeczy, że te wyjazdy były starannie reglamentowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, PRL. Tak naprawdę wyjeżdżał tylko ten, komu władze na to pozwoliły i otwierało to możliwość do rozmaitych gier operacyjnych, nacisków. Natomiast no, według deklaracji składanych, relacji składanych przez tych emigracyjnych Habeck, oni mieli tego świadomość. Jakby te kontakty były oczywiście bardzo serdeczne, natomiast one były kontrolowane. Oni mówili to, co chcieli, była pewna taka swoista autocenzura wypowiedzi i ta otwartość była też reglamentowana. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że w ramach tej polityki wyjazdowej władze na przykład stosunkowo rzadko odmawiały wyjazdów, wiz, znaczy paszportów, tak? Przedstawicielom środowisko zna. Natomiast zupełnie inaczej traktowano tych chadeków przedwojennych, tych seniorów chadeckich. No dość powiedzieć, że Jan Hoppe wyjechał po raz pierwszy dopiero w 1962 roku do Rzymu. No zresztą przyczynił się, jego pobyty w Rzymie przyczyniły się do zjednoczenia dwóch odłamów ruchu chadeckiego, co nastąpiło w 1965 roku, czyli jako komuniści mieli rację wypuszczając Hoppego, no bo jego wyjazd przyniósł jakby wymierne efekty polityczne na emigrację. Jerzy Braun wyjechał do Rzymu dopiero w 1965 roku. Tutaj no niestety ten jego wyjazd miał pewien związek z tym, że był postrzegany przez warszawskie służby bezpieczeństwa jako kontakt informacyjny. Ale na przykład Turowski wyjechał dopiero w latach 70., czyli przez kilkanaście lat systematycznie tego paszportu mu odmawiano. Proszę Państwa, godny uwagi jest fakt, że ta reglamentacja działała też w drugą stronę. Sieniewiczowi kilka razy odmawiano przyjazdu. Ostatecznie dopiero w 1977 roku przyjechał do Polski. 10 lat wcześniej miał już zbitą wizę w swoim francuskim paszporcie i tą wizę mu anulowano w ostatniej chwili. Natomiast w tym samym roku do Polski wpuszczono Jana Kłakowskiego, co też jest symptomatyczne, bo to pokazuje, jak za pomocą tych rozmaitych gier paszportowych władze próbowały wprowadzać rozmaite antagonizmy, czy te antagonizmy potęgować istniejące w ramach środowiska Stronnictwa Pracy. Proszę Państwa, te kontakty to były niesłychanie szerokie. Z ośrodkami chrześcijańsko-społecznymi w Europie Zachodniej, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi przecież, tak? Tu jest kwestia właśnie tych belgijskich związków zawodowych, to jest Jan Kłakowski, ale to jest też Bolesław Lachowski, troszkę zapomniany. Ośrodki uniwersyteckie, redakcje czasopism, parlamentarzyści, politycy zachodni, oni wszyscy byli rozmówcami tych ludzi przyjeżdżających z kraju, a te rozmowy były aranżowane przez chadeków emigracyjnych. Oni pełnili niesłychanie istotną rolę, no, powiedziałbym taką lobbystyczną, używając dzisiejszych pojęć, tak? Ale też po części ekspercką.
służyli radą, bardzo często w tych rozmowach uczestniczyli. Proszę Państwa, ważna rzecz kolejna, to jest kwestie watykańskie. Tak? Tam też chadecy mieli istotne wpływy i to miało szczególnie istotne znaczenie w kontekście starań o uregulowanie polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. To był problem bardzo ważny i tutaj ten nieznany właściwie, taka cicha pomoc chadeków w próbie regulacji tych spraw, w nawiązywaniu kontaktów między kurią rzymską a ludźmi z kraju też miała znaczenie. I znów miało miejsce swoiste odwzajemnianie kontaktów, tak? Na przykład Janusz Zabłocki w 70-tych latach umożliwił Sieniewiczowi kontakty z ambasadorem PRL-u w Rzymie, z Kazimierzem Sidorem. On zaaranżował te spotkania, później panowie sobie zapewne rozmawiali już w węższym gronie i być może to też miało jakiś wpływ na to, że w końcu ten Sieniewicz możliwość wjazdu do Polski otrzymał. Pojawiła się też kwestia tego, kto ma być partnerem w kraju dla środowiska emigracyjnych HBK. No, najbardziej naturalnym partnerem oczywiście byli ci seniorzy chadecki przedwojenni. Natomiast trzeba pamiętać, że oni po wyjściu z więzień wieloletnich no, tak naprawdę nie bardzo mieli w większości ochotę na jakąkolwiek aktywność polityczną. Byli to często ludzie złamani, często ludzie zastraszeni, często ludzie po prostu fizycznie z uwagi na stan zdrowia po tych przejściach więziennych niezdolni do szerszej aktywności. Często nie mieli wiary w ogóle w sens tego typu działań. Byli niesłychanie nieufni, tym bardziej, że inwigilacja tego środowiska no, była permanentna. To nie było tak, że jak ktoś wyszedł, czy nawet został zrehabilitowany, to władze komunistyczne mu odpuszczały. Nie, do końca życia chodzili za nim na jakieś szpiedzy, przeglądano korespondencję i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym władze konsekwentnie jakby odcinały możliwość działania tej grupy na gruncie życia publicznego. Jeszcze w 1956 roku Kazimierz Studentowicz próbował się dogadywać z Zenonem Kliszką w sprawie odbudowania czegoś w rodzaju Stronnictwa Pracy. Oczywiście to nie przyniosło żadnych efektów. Podobnie zresztą jak te środowiska, które później utworzyły Ruch Znak. One też ze Studentowiczem właściwie nie chciały rozmawiać. Władze, że tak powiem, wybrały sobie katolickiego partnera. Odrzuciły tych chadeków przedwojennych, postawiły na ten ruch, na te środowiska, które później utworzyły Ruch Znak. Mimo to chadecy emigracyjni przyjęli dosyć ciepło, przyjęli to zwiększenie marginesu obecności katolików w życiu publicznym w Polsce życzliwie. Tutaj takim naturalnym łącznikiem pomiędzy środowiskami kadencji emigracyjnej, a środowiskami tymi znakowymi krajowymi był ponownie Seweryn Eustachiewicz, ponieważ no, to jak powiadam, te jego kontakty z tym środowiskiem krakowskim nie były przypadkowe, ponieważ Eustachiewicz był jednym z liderów Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenia, zresztą tutaj w Lublinie, a z Tom Majturowicz też działali w Odrodzeniu. W Wilnie, w Krakowie, we wojnie, to była jakby naturalna kontynuacja tych przedwojennych przyjaźni. Po śmierci Eustachiewicza w 1963 roku jego rolę do pewnego stopnia przejął Jan Kłakowski. I tutaj podejmowano próby dogadywania się z tym znakiem. W 1960 roku, w 1960 roku Popiel i Sieniewicz prowadzili takie rozmowy sondażowe, które miały doprowadzić do jakiegoś powrotu ich do Polski, włączenia się w jakiejś formie w działalność publiczną, a choćby właśnie w ramach tego ruchu Znak. No ale Znak nie był zainteresowany współpracą polityczną. Można odnieść wrażenie, czytając na przykład korespondencję z Tomy ze Eustachiewiczem właśnie, że oni traktowali te środowiska emigracyjne dosyć instrumentalnie tak naprawdę. Wyłącznie jako takie użyteczne źródło finansowania zagranicznych podróży, nawiązywania kontaktów zagranicznych. Oni z oczywistych względów nie byli zainteresowani nic
inicjatywami zmierzającymi do odbudowy SP, no bo to była konkurencja polityczna po prostu. Była też próba włączenia się działaczy tych starych chadeckich w struktury klubów inteligencji katolickiej, klubu warszawskiego. No, ona nie przyniosła powodzenia. Mimo tego, że przez chwilę Jerzy Braun był członkiem zarządu klubu warszawskiego. Tutaj jakby rozmaitego rodzaju nieporozumienia narastały pomiędzy środowiskiem chadeckim a środowiskiem ruchu KIK. Natomiast ten ruch też się zaczął dzielić. I w połowie lat 60. Jakby rolę chadecji krajowej w pewnym sensie przejmuje Jan Zabłocki. To jest taka bardzo wyraźna jego ewolucja. On jest człowiekiem zafascynowanym popielem, coraz bardziej zafascynowanym też tymi możliwościami, które stwarzają kontakty z chadecją migracyjną. I tak naprawdę utworzony przez niego w 67 roku ODIS ewoluuje w tym kierunku chadecy. Natomiast trzeba pamiętać, że też nie wszyscy ci starzy chadecy żyjący w kraju akceptowali ten stan rzeczy, że no, chadecja imigracyjna ma tutaj być sui generis przywódcą tego ruchu. Odwrotnie, mówili, że wy byliście 20 lat za granicą, wy nie wiecie, jak to w Polsce działa, wy powinniście pełnić rolę służebną. Natomiast kierownictwo ruchu to jest tutaj w Polsce. Między innymi Józef Kwasiborski taki pogląd wyraził. No, otwarty rozłam w ruchu znak, który dokonał się w 76 roku, pojawienie się rozmaitych grup opozycyjnych w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że jednym z aktywnych uczestników tego ruchu opozycyjnego, dysydenckiego był Stefan Kaczorowski, czyli ten chadek najpierw przedwojenny, a później emigracyjny, który w 57 roku do Polski zdecydował się wrócić. I tutaj na emigracji powstały rozmaite pomysły, jak tę nową sytuację traktować. To się zbiegło z no, coraz mniejszą aktywnością bardzo sędziwego Karola Popiela. Jakby przywództwo stronnictwa systematycznie przyjmował w swoje ręce Konrad Sieniewicz, a który niestety miał typ, no, taki powiedziałbym, przywództwa dosyć jednoosobowy. Podjął rozmaite decyzje, które mogą być kontrowersyjne, co też niekoniecznie się podobało innym kadekom. W rezultacie w marcu 1977 roku w Belgii doszło do takiego spotkania rozmaitych środowisk kadeckich, które ostatecznie odrzuciło z jednej strony ten pomysł forsowany przez Kułakowskiego i przez Dominika Morawskiego, żeby jednostronnie się wiązać ze środowiskami znaku, a z drugiej strony jednostronny pomysł się nie widzi, żeby się wiązać tylko z Zabłockim i wyraził pogląd, że właściwie no, wszystkim należy pomagać, ze wszystkimi należy współpracować. Powołano też taki komitet trzyosobowy w składzie Stanisława Gebhardt, Jerzy Kulczycki, Franciszek Gołąska, który miał zająć się uporządkowaniem tej sytuacji wewnątrz stanowiska pracy. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że on większej aktywności nie przejawiał i tak naprawdę no, ci rozmaici członkowie stronnictwa skupili się na tej działalności, która wychodziła im najlepiej. Kulczycki na książkach, Gebhardt ze Stanisławem Augustem Morawskim na tej akcji stypendialnej, Sieniewicz na budowaniu kontaktów z tymi środowiskami krajowymi kadeckimi Zabłockiego. Zresztą on aktywnie się włączał w te rozmaite próby, które odbudowy chadecji, które były podejmowane. Proszę Państwa, trzy zdania na koniec. Ten najważniejszy zamysł polityczny chadeków, czyli odbudowa jakiejś formy publicznej, legalnej działalności politycznej w Polsce się nie powiódł. Te idee przedwojennej chadecji, wojennej unii konspiracji nie znalazły w Polsce kontynuatorów. Natomiast te inne sfery działania, czyli umożliwienie Polakom z kraju nawiązania i podtrzymywania kontaktów kulturalnych, naukowych, w pewnym sensie także politycznych, programy stypendialne, książkowe, wsparcie organizacyjne, to przyniosło wymierne korzyści. I teraz jedna rzecz niesłychanie istotna. Według danych wywiadu warszawskiego w 1962 roku cała ta grupa Popiela to było około 100 osób. Aktywnie zaangażowanych we współpracę z krajem było pewnie kilkanaście osób maksymalnie.
Państwa, w tym kontekście trzeba widzieć ogrom wykonanej przez tych ludzi pracy. Trawestując znany bąbot, można powiedzieć, że niezmiernie rzadko się zdarza, żeby tak niewielu zrobiło tak wiele dla tak wielu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tym bardziej, że to jest referat, który dotyczy spraw, o których wiemy z relacji świadków, natomiast to de facto nie ma swojego opracowania, takiego całościowego, więc tym bardziej jest ważne. Proszę Państwa, będziemy kontynuować ten temat i uczyni to współtwórca tej konferencji, profesor Piotr Kosicki, profesor historii na Uniwersytecie w Maryland, który zajmuje się historią idei, historią katolicyzmu w okresie zimnej wojny, wieloma różnymi sprawami, a część z nich będzie mieli okazję usłyszeć właśnie w trakcie jego wystąpienia o polskiej tradycji i zimnej wojny właśnie. Bardzo proszę. Thank you very much. I really thank you so much, Sławek, for putting all of this together and doing such a wonderful job. I mean, as host, I am in the sort of privileged position of being able simply to travel 20 hours here and enjoy myself intellectually, where you had to do all the work on the ground. So I really appreciate it. And you've been nice to give me credit as for the minimal role I've had. I'm also in a sort of privileged position because I get to do what Americans call back cleanup here when it comes to the discussion of Polish Christian democracy, which is both difficult and convenient for me. You know, we were remarking to each other, Paweł and I, over breakfast, that I can't remember there ever having been a session organized quite like this one, where all of us speakers feel like we all have to say this everything at once, right? But in some sense, we all overlap in terms of our research fields. So what I decided to do in terms of my presentation today is actually introduce some material that I don't think has ever been presented before. And it's going to involve a little bit of a leap from what we've been discussing, but it actually is rooted in everything that has been said by Jarosław Rabiński, by Ida Zbawiewicz, and Paweł Ziętara. And it will also draw quite extensively on Stanisław Gephardt's remarks from yesterday. Before I do that, though, I wanted to begin, and I'm going to permit myself to stand up because I have to use some slides from the computer. I like doing a form of a measure of show and tell. So I'm going to put up on the screen four different images that I've drawn from different archival collections, some of which represent people you've seen. So, for example, we have this. Sorry, I'm just going to try to get the PowerPoint to cooperate. There we go. It should transfer back automatically. Right, so in a moment you're going to see images from the 1950s from two of the four that I'm going to be discussing. And you'll also see images from the 1950s of Stanisław Gephardt and of the Aleksandra Jerzy Kulczycki, who we were discussing yesterday in the session devoted to Jerzy Kulczycki. I don't know if you remember this photo. I think I got it from the collections of Franciszek Gołomska, actually. Although I think you have a copy of this too, I imagine, right? Mr. Gephardt, this photo. So this would be late 1950s. This is a typical scene from the kinds of meetings that I'll be discussing and that Paweł Ziętara was discussing a moment ago. This is actually from the home of the Kulczyckis from several years ago. I don't know if you remember these photos. They used to stand in the living room so everyone could see them all the time whenever a guest would come into the home. This I'm going to discuss at some greater length. This is from a 1956 meeting of something called the Outback Forum. It used to meet every summer, actually it still meets, but was sponsored by considerable participation on the part of Eastern European Christian Democratic exiles, and subsequently also many of the individual
individuals from Poland who Paweł was just discussing in his presentation. At the top, you have two individuals from the group discussed in Idas Balgoderis' presentation. These are Franciszek and Teresa Gałąska in the upper left-hand corner, who Franciszek Gałąska was just mentioned as one of the sort of the final trio of individuals responsible for Stanisław Pracy. And actually, a follow-up here, sort of a typical scene, we imagine sort of the lighter side of the political meetings connected to prolonging and maintaining the activities of Christian democracy. And here on the right, trying to make his way through a Hungarian language newspaper, is Jerzy Łukaszewski, subsequently rector of the College of Open in Bruges. Okay, and actually here is proof of the fact that Stanisław Gebhardt did actually hang out with Robert Schumann in the 1930s. You see Schumann in the middle and Gebhardt on the left about 60 years ago. All right, please forgive a little bit of casual show and tell. I simply wanted to give you the opportunity to put some visuals together with some of the topics that I'm going to be discussing. I want to begin with a remark from Wolfram Kaiser's book about Christian democracy and the origins of European Union. It's unfortunate that Professor Kaiser had to leave yesterday because I was rereading his book in preparation for this conference, and I realized that there's a passage here which frames very well the idea of what Christian democratic exiles contributed to the Cold War more generally. I'm just going to quote a couple of sentences. At the height of the Cold War in 1948-49, the Catholic idea of the two Germanies and the two Europes made a deepening division of Germany into a democratic West and a communist Soviet-controlled East almost seem like a blessing, as only it appeared to allow Christian democratic reconstruction of the amputated Federal Republic. The division of Europe was its inevitable and acceptable consequence, despite the exclusion of Catholic countries like Poland. It assisted the Christian Democrats in becoming the hegemonic political force in continental Western Europe as the main bulwark against Soviet communism, and also made it easier to overcome the Franco-German antagonism. In some sense, this is a very familiar narrative to us. But actually, it stands in tension with a lot of what was discussed yesterday. There were two separate sessions yesterday where points were made that individual founding fathers of the European integration process were very pro-Polish, very interested in including Poland in the vision for a larger Europe. We had a discussion, and Mr. Gebhardt's remarks in particular, I think, raised the issue of where concretely the Eastern European exiles saw themselves fitting in. I think Professor Kaiser's remarks from his book make it quite clear that initially the Eastern European exiles didn't really fit in. They fit in a sort of pro forma sense in a few different fora, in a few different dimensions, but in practice they had to struggle considerably over the course of decades to define and continually redefine their own role and their own significance with respect to Poland, with respect to Europe, and with respect to international and global affairs more generally. And this is something that I'm going to discuss. So really, my presentation today is going to focus on materials drawn from one particular collection. And there are many, many, many collections, actually, to which we can send future graduate students interested in research on Eastern European Christian democratic exiles. But the one that I found most interesting of late, because I happen to be spending my sabbatical year there, is at the Hoover Institution and Archives in California. Namely, the collections of the Free Europe Committee hold a wealth of materials that really help to explain the Cold War backdrop and the Cold War framework and the Cold War context for many of the activities of Eastern European Christian democratic exiles. And it's worth saying, I'm going to be talking about Poles here, but I, as you'll see from a couple of quotes that I'll present from the documents, in the eyes of the American funders of some of the projects that have already been mentioned, the Poles were always supposed to be the leaders. So this is actually something that was acknowledged by the Americans as they were preparing plans for their own involvement as well. This is what for years, and I've been working now on Polish Christian democracy in the context of my wider work for about a decade. And I always was looking for a smoking gun that would show where the money came from, right? Because this is a question, I'm a historian of ideas by training, so dealing with budgets and spreadsheets is not something that's very comfortable for me. But on the other hand, if you're going to look at how ideas and ideology turn into movements
commitments and concrete political action, it's important to have that in the gist of the link. And the Free Europe Committee files really do establish quite clearly exactly how this worked. I'll give you an example in just a moment, but let me frame a little bit more broadly where I think Stronnictwo Pracy, so the Polish Christian Labor Party, really fits in to the Cold War conversation. Obviously, as I mentioned before, SPD exiles had to invent and reinvent themselves in terms of their larger role after they left Poland. You have the story of the suppression of Stronnictwo Pracy in Poland. Some of the individuals made it into exile, others were in prison, others were scared, sort of sent underground within Poland. There was movement once the individuals had gone into exile. The Polish Christian Labor Party was initially a divided media in London. There was a portion of it, the names Popiel and Sieniewicz have already been repeated. These are crucial for my purposes, but also crucial in terms of the sort of foreign relations, so to speak, of Polish Christian democracy. You would ask any American functionary, government functionary in the mid-50s who knew anything about Polish Catholic politics, the two names that would have come up most commonly would have been Popiel and Sieniewicz. These are actually individuals who received social security pensions from the United States government beginning in the 1950s. Popiel until, not quite his death, but for the better part, until actually 1968. So these are individuals who mattered from a broader standpoint. They resided in New York. They moved back, as you heard in Pavel's presentation, to Paris, to Europe. They moved to Paris, and then they moved on to Rome. And there were a succession of different stages of their own activities that in important ways were conditioned by the availability of logistical and institutional support connected to the Cold War choices. Remember the anecdote that Sławek told yesterday evening that Kuczynski mentioned there are two sources of support during the Cold War that were available, American and Soviet, but Soviet support wasn't very good for anti-communist activities. Well, that's, I mean, in a trivial sense, this is why it is important to consider the American context. Not necessarily even from the standpoint of American foreign policy history, but from the standpoint of a clash or a confluence of different agendas and intellectual frameworks. What mattered to the Americans? And first of all, who am I talking about when I talk about the Americans? In 1949, something called the National Committee for a Free Europe was established. Went through several different names and incarnations. We know it best as the Free Europe Committee. In fact, we know it even better for one of its offshoots, Radio Free Europe. I obviously care a great deal about Radio Free Europe. From the standpoint of what I'm discussing today, I don't care about it at all. But there's a big portion of the Free Europe Committee's activities that had nothing to do with the radio, and that is actually the crucial part for understanding, as I see it, the history of Stronnictwo Pracy's Cold War engagement. The Free Europe developed a whole vocabulary in the early 1950s for Cold War activities that involved Eastern European exiles. At first, what their campaign was called exile relations, very broad term, some of which included simply maintaining contacts, other of which included providing money, and that ended up growing into a set of different agenda items. Now, broadly speaking, this also included, I love these neologisms, counter-penetration efforts. Counter-penetration is a word that I'm going to repeat several times. The idea being that not only were representatives of the Soviet bloc agents of whatever communist secret service trying to penetrate the West, but in fact, the West would try to send to use exiles as their own agents of counter-penetration. So if you want to look at it from the American standpoint, the contacts that Pavel was talking about in his previous presentation, or that Mr. Gephardt was talking about yesterday, can be seen as a sort of form of generating exposure to the West, understanding of the culture of Western Europe, in some sense the United States. The decolonizing global South also enters this story quite actively by the early 1960s. Latin America came up yesterday, and I'll talk about it a little more in a few minutes. All of this connects to the agenda of counter-penetration. The initial standpoint, and it's important to underscore that, of course, the Cold War geopolitical context frames shifts within American support for Eastern European Christian Democratic exiles. Early on, the line is plain and simple anti-communism. Mr. Gephardt talked about this yesterday. Sometimes it was quite obtuse.
that the anti-communism would not necessarily be that convincing. Over time, and particularly by the mid-1960s, Free Europe's agenda shifts toward a more détente-like approach, where you go from essentially language along the lines of, from developing long-term support networks, from developing a complex agenda of counter-penetration to what in the 1965 report was called a flexible, fast-moving type of program. This also involved a decrease in funding over time, it involved a decrease in operational capability, and a subsequent also decrease in the just general support that Americans provided to the Eastern European exiles. Let's say, broadly speaking, early on, there were two major questions that were on the minds of the Eastern European exiles and the Americans in their contacts with each other. And these contacts would play out initially in New York, a little bit in Washington, D.C., by the mid-1950s in Paris and London. And Paris and London were really the focal points in a lot of ways from the mid-50s to the mid-60s in terms of a handful. And you know, we were talking about, you know, Pavel mentioned a dozen or so people who really made so much happen. On the American side, the same is true. If you look at the spreadsheets of the Free Europe Committee, you see a dozen or so names that repeat themselves. If you talk to Mr. Gebhardt, you think here three or four names that repeat themselves. And I can bring them up, like Mikhail, MacArthur, Metz, but they don't matter necessarily outside the context of the details of the narrative. What matters is that there weren't very many, that they got to know the exiles very well personally, and that there were very long-term connections and contacts built over the course of over a decade. In 1961, the London Program Office would write you a note in its budget that the European operation, I'm quoting, has been given a clear-cut mandate to press the attack on the communist infiltration of Western institutions and to mount a strong counteroffensive of political action and surveillance. I'm end quoting. Now, what does that mean in practice? That means a sort of carte blanche to follow an agenda structured in a lot of ways by the exiles. It means that Konrad Sienkiewicz, Stanisław Gebhardt, Karol Popiel, in a lot of ways, were coming up with different initiatives based on the contacts that they were developing on the ground in different Western European countries that they would use to propose ways of bringing individuals from Eastern Europe after 1956 to try to learn something about the West. Now, I showed you a photo before from the Outback Forum. Right? So this is one example of about three dozen that are just that are named in the Free Europe Committee budget reports that were submitted to the headquarters of the Free Europe Committee in New York. There are plenty that went unnamed. And if you talk to Mr. Gebhardt, particularly once you get past the mid-1960s, the exiles had to be flexible in the face of a drop-off in American funding. And this kind of program really went far beyond what the Americans were even aware of. But initially, you had the Outback Forum, summer sessions of the Österreichische College in Outback. That's $2,000 every summer to bring about 10 exiles from Eastern Europe, over half of whom were always supposed to be Poles. The Semaine Sociale, right, the Lyon-based Catholic social teaching workshop with which many of us are familiar from other contexts, received several thousand dollars annually to integrate Eastern European exiles. Starting in the early 1960s, Free Europe Committee developed a special fund for what they call Vatican travelers to Eastern Europe, in the sense of individuals who are responding to the transformation of church-state relations in Poland following Władysław Gomułka's coming to power in 1956, who were given access to special funds, essentially a slush fund, that in a large part was dictated by ad hoc events on the ground. But none of this compares to the main agenda point, which really had the greatest longevity from the early 1950s onward. And obviously, this was applied in different ways, given that 1956 was a significant benchmark for the ability to integrate Poland itself, communist Poland itself, into this plan. And that is what was called the Paris Special Project. The Paris Special Project was also a multifaceted initiative,
but it was essentially run as an umbrella for bringing Poles over, supporting Poles who were already living in Paris, and also developing the single greatest agenda point on which both the exiles and the Americans could agree, and that's the training of future generations. 1956, just to pick up where Pavel left off with that press conference that Karel Popper gave, 1956, it becomes clear that there is an opening, some kind of a window for creating conversations that had not been possible during the years of Stalinism. The Iron Curtain is pierceable at last, perhaps even permeable in a more systematic sense. And this is precisely what plays out over the course of the next decade. You have regular travels, Pavel would be described some of them, but I've given you examples of other forms. Right? An outback initially was a place where exiles already living in Western Europe would go. Afterwards, invitations were issued systematically for several different types of Catholic activists coming from Poland. There were three pretty consistent groups that got to participate. One, future potential Christian Democrats. So we're looking at individuals in their early to late 20s, above all, with some kind of background and commitment to Catholic activism. Initially, it seemed like maybe the Catholic Intelligentsia clubs, the Keep movement, would be able to furnish some of these. Even Tadeusz Mazowiecki benefited from these types of funds early in the 1960s to travel abroad. He and many others who subsequently would move far, far away, not about moving actually, would simply say openly that they were not Christian Democrats. Janusz Zagłodzki was a beneficiary of his funds in the late 1950s, but then he too was not a declared Christian Democrat. It's important to say that this money did not go to young people who said, yes, we'll be Christian Democrats, I'll sign the dotted line here. There was a risk involved, and this is the calculation that Pablo Giuntella was talking about before. That's okay. That was talking about before, saying that maybe it would work out, maybe it didn't. And in many cases, it did not. But even in the cases in which it didn't work out, the long-term consequences were clear. Pablo actually highlighted those, so I'm not going to go into detail. On the other hand, you have different contexts that actually... So first off, you've got the youth. Second off, you've got the senior members of Christian Democracy. So interwar or immediate post-war Christian Democrats. These guys almost always will refuse visas. Again, you heard about this in Pablo's presentation. And then the third, leadership of the Catholic Intelligentsia Club movement that managed to insert itself into international contacts. There's one other agenda point that complicates this sort of story of Western Europe, Eastern European exchanges, though, and that's the broader geopolitical context. Once we get into the late 1950s and early 1960s, the story of Cold War geopolitics is not just one of de-Stalinization. In fact, de-Stalinization fades into the background quite quickly. We get as the story of decolonization, and more generally, of international development and transformation of the global south. And this is one point, Mr. Gephardt was talking about it yesterday. I don't have a lot of time to go into the details, but it's crucial to understand the role played by Polish Christian Democratic exiles in facilitating contacts with Latin America. I have some quotes that I don't have time to give you, but the nutshell version of them is that Freedom Committee for the late 1950s through the early 1960s was convinced that Poles who had experienced the evils of communism were best poised to go to Latin America, that's what Mr. Gephardt was saying yesterday, and testify through their own personal experience and the experience of their older colleagues who had been imprisoned that communism should not get to power, at all costs must not get to power in Latin America. It's a different version of what we were discussing yesterday vis-a-vis Italy, right? It doesn't matter who exactly the Christian Democrats are, but God forbid that communists get to power. This changes over the course of the 1960s, and in fact, Free Europe support drops off precipitously in 1965. The figures are quite ridiculous. There are millions of dollars going to this venture as of 1961 or 1962. By 1965, the figure drops to $7,000, and the budgets that I have stopped in 1965 and 1966. So the funding sources change. Free Europe itself starts to reorient itself toward radio. This idea
idea of counter-penetration it drops off. And then this other initiative, which had been geared toward Latin America, the Free Europe term for it was offensive in the free world, right? So containment, but read forward in a cultural sense to prevent Latin America from going communist, was deemed to be constructive, but maybe not worth U.S. resources to the extent that it had been believed previously. At the same time, I think that that change is important not just as a logistical story or an administrative or institutional story. I think it's crucial also for understanding what really happened to Christian democratic ideology on a global level in the 1960s. I'll give you just one example because I'm getting to the end of my time, which is from the letterhead used by Janusz Leszczyński, who was the Christian Democratic Union of Central Europe delegate for Latin America in the late 1950s and early 1960s. He, at the bottom of the letterhead that he used for his organization, which was supported by Free Europe Committee, this was called the Center of Christian Democratic Action, had the following sentence: "The progress of the Christian democratic movement is the progress of the social revolution and the progress of integral democracy." I think that sentence alone is worthy of some reflection. We're talking about Christian democratic norms, values, and ideas yesterday, right? What exactly does it mean? Where's the barrier to entry at an ideological level of Christian democracy? This was phraseology targeting Latin Americans. The idea being that social revolution had to remain part of the conversation, even if the appeal was fundamentally to be anti-communist. I don't have time to sort of finish giving my own thoughts on that, but it is worth saying that that sentiment went hand in hand with something that was repeated consistently by Leszczyński, by Mr. Gebhardt, and their CDU-CE partners throughout the late 1950s and early to mid-1960s. And that's to quote a 1959 CDU-CE memorandum to the Free Europe Committee: "The cause of that Latin Americans should be supported, quote, for the cause of the CDU-CE, because we have the Christian Democratic Latinoamericanos, our staunchest supporters in the struggle for freedom and democracy in our own homelands," end quote. This is, I think, worthy of reflection more generally in terms of this idea of an international and, in fact, intercontinental solidarity, which began with an American Cold War agenda, very quickly departed from that agenda, and in some sense, I think, is responsible for crucial and still ill-understood ideological transformations internal to the global Christian democratic movement, all starting with a handful of incredibly industrious and productive Polish Christian democratic exiles. Thank you for your attention. Nie mamy zbyt wiele czasu na dyskusję. Właściwie proponuję maksymalnie 10 minut na może jakieś 3 krótkie pytania bądź komentarze. Nie wiem, być może pan Stanisław Gebhardt w pierwszej kolejności, może będzie anegdota o Leszczyńskim i Fidelu Castro. To jest jedna z ulubionych, które znam. Historia państwa na pewno jeszcze jest znana. Widzę profesor Warsoli. Jeszcze jedna osoba, jeżeli chciałaby się zgłosić, jeśli mógłby się pan później przedstawić, bardzo będę wdzięczny. Więc te 3 osoby, tak się umówmy, w takiej kolejności, jak powiedziałem, czyli pan Stanisław Gebhardt, pan profesor Warsoli i pan tutaj w środkowym rzędzie. I potem króciutko jeszcze oddam głos panu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja mam bardzo dużo do powiedzenia. Niestety, albo dzięki Bogu, panowie świetnie przedstawili. Trudno mi nawet znaleźć słowa gratulacji dla pana. Dla pana rzeczywiście nadzwyczajne przedstawienie różnych aspektów tej życia chrześcijańskiej demokracji w tym trudnym okresie. Ale panie przewodniczący, że ja zrobię pierwsze odnośnie doktora Rawińskiego. To nie są uwagi na temat całości, tylko mi się dodatek. Otóż pamiętnika Harrisona, ambasadora Stanów Zjednoczonych, w czasie kurzy rozmów Mikołajczyka ze Stalinem, on zapytał Stalina, co
uśmiechał i koniec końców spodzili, zgodzili się z Mikołajczykiem, którzy jak stali rozmawiać z Mikołajczykiem, że stronnictwo pracy będzie czasowym stronnictwem, które się włączy w stronnictwo demokratyczne. I teraz epilog tego, że Popiel o tym nie wiedział. I dowiedział się w 1956 roku w Paryżu, co była o wielką awanturę i właściwie zerwanie stosunków oficjalnych, jakiś tam serdecznych, powiedział, między Mikołajczykiem a Popielem. I ostatnia rzecz. Ja znam się z Jankiewiczem z obozu koncentracyjnego z Mauthausen. Go spotkałem w Nowym Jorku w czasie debaty, wielkiej debaty Narodów Zjednoczonych, kiedy była ta wielka awantura Kruszczowi, potem Narodów Zjednoczonych. To była niedziela, ja wracałem z Ameryki Południowej, ktoś mi powiedział, że Jankiewicz jest w budynku i zapukałem, że tak powiem, tam awanturka malutka, co pan tu robi, co pan chce. Nie, koniec końców. Cynakiewicz powiedział, zaprosił mnie, zgadzałem się ze 2 godziny. I ogadaliśmy, tak jak tam, gdzie jak się masz do tego. Jedno pytanie, które może nas interesować, zadałem, no, że jakbyście trzymali tyle lat, gdy ta nasza chrześcijańska demokracja, to jest, to nie może zagadać się w słowa. Władze, ale jeszcze nie. Dzisiaj gdyby tak zwane wojny wybory, skoro chce nam to może byśmy dostali 5%. Ale jeśli nie dojrzaliśmy, to powoli będziemy mieli pełną władzę. Dziękuję bardzo. Natomiast wracając do pana doktora Fintaro, ja myślę, że jedna rzecz, która mnie tak wierzyła, tam wspominał o różnych akcjach Stronnictwa Pracy, że właściwie najrozmaitsze kontakty, które ludzie od nas Stronnictwa Pracy, przepraszam, identyfikuje się, mieli w Watykanie, pomagały bardzo, tak jak było powiedziane, nie tylko chrześcijańskiej demokracji, ale najrozmaitszym konfliktom, rozwiązanie najrozmaitszym konfliktom, które były w Ameryce Południowej. Ostatnia rzecz na ten temat, mianowicie sprawa finansów, to też dotyka profesora Kosiściela, który organizował rzeczywiście wspaniały research, excellent homework. Więc tutaj z tymi finansami było bardzo różnie. I jedną rzecz, którą muszę pokrywać się, bo na wiele źródeł, tych poważnych źródeł finansów są do dziś dnia zostały czerwowa, szczególnie już myślę. Ja jeszcze się borykam, mam nadzieję, ja mam nadzieję, jak najdłużej. I te finanse były nie tylko z Komitetu Wolnego, które ja osobiście jestem bardzo wdzięczny, wcale się nie wstydziłem i nie wstydzę, natomiast były również bardzo czasem kolorowych miejsc. Ja osobiście byłem zaangażowany w akcję Biafrze w Nigerii. Uważałem, że akcja Biafra przeciwko reżimowi wcisnęła. Jest poważną i tam z różnymi grupami katolickimi w Europie organizowaliśmy pomoc na Filipia. I tam spotkałem różnych bardzo ciekawych ludzi, którzy się ofiarowali z pewną pomocą finansową dla nas. Ostatnia rzecz, ludzie z Polski. Otóż dawni działacze Stronnictwa Pracy, którzy pochodzili z Nigeria, mieli bardzo, właśnie nie bardzo, ale negatywny w każdym razie stosunek do zespołu znanych i najrozmaitsze, prawda, pretensje. Przeważające jednak pretensje programowe. Uważamy, że grupa reprezentowana w sposób przez Stone reprezentuje minimalizm i odrzucenie całego dorobku intelektualnego czasu głowy.
dla wszystkich ludzi z Polski, ludzi z entuzjazmem, przygotowani, nie rzeczy odpowiadamy, że tak powiem, zamkniętymi oczami. Trochę zimnego dla mnie los. Świętej pamięci Felix Sawicki, który zginął w wypadku, który odszedł z cichu, dzielił skarbnię, nie tylko ze względu na politykę finansową, którą nie podzielał, ale również na opozycji do całej kombinacji tego ruchu, skupionego, tak nazwijmy, kozna, cichu i tak dalej, jako rzecz katolików, on to nazywał, bijących prawo Komitetowi Centralnym. I drugą osobą, która miała też pewne rezerwy, to był Konstanty Tulowski, który cieszył się ogromnym zaufaniem wszystkich na emigracji, bardzo ceniony. Pamiętam, kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem w szpitalu, gdzie mieli w Rzymie, kiedy on wyszedł po operacji, pełen życia jak zwykle i właśnie mnie trochę ostrzegał przed różnymi grupami w Polsce, które właśnie jak wyzwany powiedział, przyjmijmy to na imię, przyjrza na zagranicę, prawda? Obiecywali, że nie chce, że mnie prosił. Natomiast w Polsce zachowywać się z nim. Dziękuję bardzo, przepraszam za to dodanie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Profesor Warsowi teraz. In order to influence the Latin American situation, you know, and then you argue that in the mid-1960s there was a sharp freeze in the support. And well, I agree with you that the town was, I think, the main reason, but I wonder whether we may find out two other factors which, in my opinion, are of some interest, especially as far as Latin America is concerned. First, the failure of the Alliance for Progress, you know, and the fact that with the Johnson administration, the Americans began to think, well, with Latin America we can do nothing, you know. The only solution is support to military regime. We had the first military coup d'état in Brazil, you know, which was, well, more or less accepted, you know, by the Americans, you know. And which was the failure, I mean, the failure of the Alliance of Progress was the failure of the Christian democracy in Latin America. And the second aspect, I think, was also, in my opinion, the fact that Catholics, not Christian Democrats, but Catholics, you know, in Latin America in the mid-1960s began to split. On one hand, the conservative ones who said, okay, better military regime than a communist regime. On the other, you know, the revolutionary, I mean, the left wing Catholic, which began to look, you know, to revolutionary activities, which were definitely anti-American, anti-imperialist, and so on. We must not forget, you know, the theology of liberation, you know, and what happened, you know, in Latin America in the Catholic community during the late 1960s, you know. And the second on the contrary is a question, and I wonder whether you already worked on the following period, in the 1970s, because of course there was the time that there was then the Carter administration and the issue of human rights. And what happened? Because I think that since the mid-1970s, the second half of the 1970s onwards, I think the United States came back to the idea how to do something in order to destroy some situation in Central Europe. And I think that perhaps Poland was the main point of reference once again, especially after 1970.
very much, Mr. Professor. And I trzecia osoba, bardzo proszę, przedstawimy się. Pytanie do profesora Radzińskiego. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to jasne skonfrontowanie prawdziwych przyjaciół i fałszywych przyjaciół Chadecji w okresie stalinowskim. Mam pytanie, czy poza PSL-em, ale znowu tym prawdziwym, bo w ramach PSL-u też byli fałszywi przyjaciele, można by znaleźć w tamtym okresie jakichś innych prawdziwych przyjaciół Chadecji. Szukać bardzo szeroko, nawet w podziemiu odległościowym. I drugie moje pytanie dotyczy ówczesnego stanowiska Tadeusza Mazowieckiego, bo chyba o tej postaci należy wspomnieć, zwłaszcza z powodu dzisiejszej stanowiska kreowanego wokół tej postaci jako takiego skiżowego pomnika polskiej demokracji, a mam otwarte wrażenie, że jednak historia będzie weryfikować tę postać minus. Dziękuję bardzo. W takim razie króciutko każdy z prelegentów w takiej kolejności, jak występowali. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za pytania, za zainteresowanie moją wypowiedzią. Dziękuję też uczestniczącym w tym panelu. Wszystkie referaty uważam były naprawdę bardzo interesujące. Już odpowiadam na pytania. Dziękuję bardzo panu Stanisławowi Gebhardtowi za wskazanie na to źródło, na pamiętniki Harrisona. Ja chcę powiedzieć tak, rozumiem, że to kwestia dotyczy tego, kiedy Popiel dowiedział się, że Mikołajczyk zgodził się na taki, ponieważ o tym, że był plan włączenia Stronnictwa Pracy do Stronnictwa Demokratycznego, o tym Popiel wiedział już w roku 1945. Pisze o tym Konstanty Turowski. Rozumiem, że to jest kwestia tego zaskoczenia, że i Mikołajczyk brał udział w takim układzie. Dziękuję bardzo za to źródło i na pewno uwzględnię je. Jeżeli chodzi o Konstantego Turowskiego, bo pan też wspomniał o nim. No, jako jego biograf chciałem powiedzieć o jednej rzeczy w odniesieniu też do referatu profesora Piotra Kosickiego. Mianowicie stosunek Turowskiego do znaku i do ludzi związanych ze znakiem, to też może być odpowiedź na pana pytanie, w jakimś sensie był jednoznacznie negatywny. Tak jak i jednoznacznie negatywny był stosunek ludzi znaku do Konstantego Turowskiego. To znaczy tak, może źle mówię. Nie jednoznacznie, bo to nie była, nie były różnice, to nie była czarność i białość. Kontakty osobiste ich pozostawały na dość poprawnym poziomie. Natomiast ja w swojej biografii Turowskiego piszę o tym, że ludzie wywodzący się z tego samego pnia, to znaczy ze Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenia, z Soma, Głupiew, nie wiem, profesor Swierzawski, oni piszą wręcz o Swierzawski, to pisze, co mnie zabolało. Pisze o hadekoidalnych tendencjach, czyli słowo takie pejoratywne, tendencjach wojny lubelskiego odrodzenia, czyli właśnie Turowski. I oczywiście ten późniejszy spór minimalistów z maksymalistami, on był tego odzwierciedleniem, ja piszę o tym w kilku miejscach. Więc jeżeli uznajemy Turowskiego za człowieka godnego szacunku, głęboko analizującego rzeczywistość, chcesz też powiedzieć a propos tego, co powiedział Paweł w swoim referacie, że na przykład Turowski należał do takich, którzy bezpośrednio po wyjściu z więzienia w 1956 roku nie bali się. On przeczekał, trzeba było podreperować zdrowie, natomiast te tendencje do wniesienia, do wznowienia działalności, one były w zasadzie od razu już na przełomie powiedzmy lat 50. i 60. Więc oczywiście różnie u różnych ludzi było. Jeśli chodzi o pytanie, gdzie szukać innych przyjaciół Chadecji w latach 40., ja powiedziałbym, że instytucjonalnie trudno ich znaleźć, natomiast bardziej szukałbym ich w kontaktach personalnych. Na przykład przeglądając akta ze śledztwa w sprawie księdza Kaczyńskiego, no tam widać wyraźne zainteresowanie prowadzących śledztwo jego kontaktami w sferach dyplomatycznych, w sferach obcokrajowców przebywających w tym czasie w Warszawie. Więc myślę, że tutaj tych przyjaciół trzeba było szukać. Natomiast trudno jest ich zidentyfikować tak instytucjonalnie. Na przykład na Wojnie Podziemia trudno byłoby szukać tych, którzy wyrażają jednoznaczne sympatie do ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, aczkolwiek
wyrażali swoje sympatie do idei Polski katolickiej, czy uwzględnienia miejsca katolicyzmu w powojennej Polsce. Jeśli chodzi o Tadeusza Mazowieckiego, ja też myślę, że na razie on funkcjonuje na zasadzie pewnego symbolu postaci, no być może w niektórych kręgach prezentowany jako postać spiżowa. Jak każdy człowiek, sądzę, należy, jak każdego człowieka należy rozpatrywać jego działalność w kategoriach obiektywnych i ma w tej swojej działalności takie rzeczy, co do których można by było wyrażać wątpliwości. No, to jest powiedzmy jego pisanie w latach, we wczesnych latach 50. na przykład tezy, które głosił. Te rzeczy z tego, co mi wiadomo, są badane, są opisywane i myślę, że będą też wychodziły na światło dzienne. Ja myślę, że w tym kontekście chciałem to też dopowiedzieć do tych referatów, że bardzo ciekawym źródłem są pamiętniki wydane przez Instytut Pamięci Narodowej, pamiętniki Janusza Zabłockiego, który był w przyjaźni wielkiej z Tadeuszem Mazowieckim. I taka moim zdaniem bardzo dogłębna i rzeczowa analiza tego, dlaczego doszło do ich rozwinięcia się, a później wrogości. Więc sądzę, że warto, żeby każdy, kto się chadecją w Polsce czy w Europie Środkowo-Wschodniej zajmuje, żeby do tych pamiętników sięgnął, a do IPN-u prośba, myślę, apel o być może wydanie tych pamiętników, przetłumaczenie ich na język angielski, bo myślę, że to jest bardzo istotne. No tak, bo to są cztery tomy, około 4000 stron pewnie nam się da. Myślę, że byłoby to cenne. Bardzo dziękuję za bardzo. Dyrektor Buchak na pewno weźmie tę prośbę pod uwagę. Teraz poprosimy doktora Pawła Ziętka. Słychać mi? Proszę Państwa, ja zacznę troszeczkę od końca. Czy co do tych dzienników Zabłockiego, to z tym jest tego typu problem, że zgodnie z notą redakcyjną one powstawały w trzech wersjach. Najpierw była wersja taka rękopiśmienna w rozmaitych dzienniczkach, częściowo podobno nawet szyfrowana. Potem była wygładzona wersja maszynopisowa, a potem była wersja ostateczna na dyskietce. Taka elektroniczna. I każda kolejna, jak rozumiem, była poprawiona. Zresztą Zabłocki się do tego przyznawał, bo ten pierwszy tom był wydawany, on jeszcze żył, to jakby redagował to. W związku z tym ja mam na przykład poważny problem, jak to źródło historyczne traktować. No bo nie jest to dziennik taki in extenso zapisywany, tak? On podlegał rozmaitym korektom. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili sprawdzić, co jest zapisem oryginalnym, a co jest późniejszym retuszem. Więc tutaj, oczywiście tam jest masę fantastycznych historii, fantastycznych anegdot, natomiast jakby te oceny formułowane bezpośrednio przez Zabłockiego, no czasami nie jesteśmy w stanie ocenić ich wiarygodności, znaczy, czy one były z tego okresu, czy one były formułowane ex post. I w nawiązaniu do tego, co mówił Piotr o finansowaniu, była taka dosyć symptomatyczna historia w latach 60., kiedy po raz kolejny Zabłocki pojechał do Rzymu, po raz kolejny się spotkał z Siemieniczem, któryś dziesiąty być może jego wyjazd do Rzymu. Był zaproszony oficjalnie przez działacza chadeckiego Bernasole i zapytał Siemienicza, czy on powinien się spotkać z tym Bernasolem, jak mu podziękować jakoś. Co Siemienicz, który znał go już lat tam, powiedzmy 10, zaczął się śmiać i powiedział, wie pan co, nie musi pan mu dziękować. Zabłocki się zdziwił, na co Siemienicz z odbrającą szczerością powiedział, wie pan, bo to nie są pieniądze włoskie, to są pieniądze od Amerykanów, a od kogo to niech pan sobie sam dośpiewa. I wtedy Zabłocki, który przez 10 lat przyjeżdżał za te pieniądze amerykańskie, no, przeżył wstrząs. On w ogóle sobie nie zdawał sprawy. Był ciężko przestraszony i zastanawiał się, czy on w ogóle dalej powinien przyjeżdżać. Bo to, co w propagandzie reżimowej, komunistycznej było mówione, że to są wszystko szpiedy CIA, no, w jakimś sensie okazywało się prawdą. On zrozumiał, że tutaj jest dla niego potężny hak i cała jego działalność polityczna staje pod znakiem zapytania. No, ale otrząsnął się i, jak wiadomo, przyjeżdża później też. Proszę Państwa, jeszcze jedna glosa do tego zdjęcia, które tu Państwo widzicie. To jest zdjęcie z Albach z 1958 roku. Ten pan uśmiechnięty po lewej stronie, to jak Państwo pewnie wiecie, to jest Konrad Siemiewicz. A tych dwóch panów w środku, jeden taki wyższy, drugi z nim z trochę niższy steczką, to są jego przedwojenni i wojenni przyjaciele. Stanisław Wąsowicz, działacz chadecki, unijny, bardzo blisko współpracujący z nim w okresie okupacji i
po okupacji też wspólnie przeżyli powstanie. Wąsowicz wydawał na Powiśli nawet taką gazetkę, Barykada Powiśla, no jakby piękna karta okupacyjna, wojenna. Ten pan z teczką to jest Franciszek Wentowski, który pracował jako prawnik razem z Sienniczem jeszcze przed wojną w Banku Gospodarstwa Krajowego, no też później działał w Stronnictwie Pracy. Koledzy od wielu lat po wojnie obaj adwokaci, obaj tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Proszę Państwa, paradoks polegał na tym, że do Albach w 1958 roku za pieniądze CIA przyjechało dwóch agentów bezpieki. Tak się też zdarzało. Dziękuję bardzo. Dobrze. Panu Gepartowi moje uszanowanie, bardzo dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Chciałem ewentualnie, może nam się uda porozmawiać trochę więcej o Biafrze dzisiaj, zanim się rozjedziemy wszyscy. Ale na przerwę. Na przerwę, niewątpliwie, nie w tej sekundzie. A co do wszystkiego innego, postać Sawickiego jest bardzo ciekawa. Rzeczywiście figuruje szczególnie mocno w pierwszych latach inwigilacji SB wyjazdów pierwszych, a po 56 roku, ale faktycznie ten niestety mało źródeł zostało, biorąc pod uwagę tragiczne warunki jego śmierci. Odnośnie pytania w sprawie Mazowieckiego też chciałem wypowiedzieć się krótko, ponieważ co nieco piszę na jego temat w tej chwili. Mi się wydaje, znaczy to dyskusja będzie na całe lata, ale moim zdaniem jego postawa ideowa się zmieniła tylko raz. I to było tak, że w zasadzie przekonań nigdy nie zmienił, a tak bym powiedział, że on konsekwentnie od końca lat 40. w zasadzie do śmierci był chrześcijańskim socjalistą. To nie oznacza, że odżegnywał się od Hadecji całkowicie, oznacza, że nie uważał się za Hadeka. Wymowna była jego wypowiedź, że uważał się, że za chrześcijanina i demokratę, ale że broń Boże by ich nie łączył tych elementów. To faktycznie jakby wyraża jego poglądy. Nawet w współpracy z Hadekami to ciągle trzymał się tego. Więc w tym sensie, znaczy uważam, że jeśli przyjrzeć się jego wypowiedziom, to nie ma specjalnej niejasności w tej sprawie. Akurat on dosyć otwarty był w tej sprawie. Okay, for Professor Varsovy's questions, I think that the Alliance for I agree completely about the Alliance for Progress. I think that's a fascinating point because I was coming to this from the other side. I was coming to this from Eastern European exile interactions with the Free Europe Committee. I wasn't thinking in terms of the history of U.S. foreign policy, but that is obviously the framing context. And it is clearly in the Johnson administration that all of this changes. The one little wrinkle I would add to that is that 65 is a year when cuts are made across the board. So it's not just a Latin American change. It's not just a change in U.S. foreign policy toward Latin America. It has to do, in general, with the geopolitical reimagining. Obviously, we can add Vietnam to that. Obviously, we can add, you know, a number of other things that happened in the mid-60s, right? I mean, the late Khrushchev years were one crisis after another, and I think that ultimately that led to a pretty fundamental reevaluation of what had been happening so far. From my standpoint, for looking at context with the Free Europe Committee, it's very interesting that a decision was taken to switch resources over to the radio, because the radio kept gaining even as all direct contacts were dropping. Right, so it's not that all operations were ceased, but I've seen letter after letter after letter from Free Europe functionaries saying, we love your projects, we sympathize with you, but we have no money anymore, our hands are tied. Whereas in the radio, that's not true at all. The radio's hiring more and more people, they're growing their national sections, representing Eastern European emigres, they're starting to develop direct contacts with the country, and that just is moving in a completely different direction from the previous ideological logically informed aspects. As far as the 70s are concerned, I agree entirely that Poland plays a crucial role in the late 70s in another reorientation. Now, obviously, depending on which part of the 70s we're discussing, it could be Helsinki, it could be, you know, the Committee for the Defense of Workers in Charter 77, it could be John Paul II. It really, I mean, that's a longer conversation to have, except it doesn't really play out in the context of any kind of American awareness of
Eastern European exiles. So that conversation is gone. That it doesn't die in the mid-60s, but we're talking about a different level of analysis once we get to the 70s. And I think, now this is true also if you look actually, just to go back to the sort of conversation that each of us has had in his own way about what was going on between the Znak representatives, sort of the Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Turowicz, the good powszechny milieu, and the Christian Democrats, or crypto-Christian Democrats, or neo-Christian Democrats, that at the end of the day, it was the Znak folks who were inserted into, or inserted themselves by the end of the 1970s into an international conversation on human rights. And they were able to use long-standing international contacts that they had made courtesy of the Polish exile Christian Democrats, but they played it in a completely different way, and their interlocutors were completely different, with a couple of key exceptions, like Christian trade unions in Western Europe, which themselves had undergone a pretty fundamental transformation as they were deconfessionalizing in the 1960s and 70s. Anyway, longer conversation. Thank you for the comments. Bardzo dziękuję wszystkim panelistom. Państwu za cierpliwość przepraszam, że przerywam tę dyskusję. Właściwie zaczęliśmy kolejną sesję, ale oczywiście wszystkim należy się przerwa na kawę.